dzisiaj zrobimy sobie takie małe pokemonowe Q&A. Dostałem od was na Facebooku sporo naprawdę ciekawych pytań dotyczących Pokemon Go. Na przykład to, w jaki sposób niektóre pokemony kontynentalne dostały takie miejsce, jakie dostały? Czy w przyszłych generacjach dojdą jakieś nowe pokemony kontynentalne? To jest jedno z bardzo wielu fajnych i ciekawych pytań, które dzisiaj mam do odpowiedzenia na nie. Kurde, czy to było po polsku, nieważne, wiecie o co chodzi. Pierwsza część tego pytania, w jaki sposób ustalono, gdzie, na jakim kontynencie będzie jaki Pokémon. I myślę, że to było dosyć takie logiczne, że Kangaskhan, Pokémon Kangur będzie w Australii i tak dalej. Myślę, że bardziej chodziło tutaj o Pokémony z drugiej generacji, takie jak Heracross i Corsola. A no właśnie, Corsola jako Pokémon przypominający rafę koralową, po prostu Niantic stwierdził, że będzie fajnie, jeśli będzie występował w obszarach, gdzie występuje prawdziwa rafa koralowa. Natomiast Heracross, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, jaka była dokładna logika za Heracrossem, ale prawdopodobnie jest jakiś gatunek wielkiego żuka, na którym jest wzorowany Heracross, który występuje najczęściej w Ameryce Południowej. A jeśli nie, to po prostu stwierdzili, że Ameryka Południowa nie ma żadnego Pokemona regionalnego i najwyższy czas im jakiegoś dać. Natomiast druga część pytania jest dużo ciekawsza, bo pyta o to, jakie moim zdaniem będą regionalne Pokémony w kolejnych generacjach. I myślę, że możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie będą Pokémony regionalne w trzeciej generacji, bo tak naprawdę każdy Pokémon regionalny musi spełniać kilka cech. Przede wszystkim musi to być Pokémon, który ma tylko jedną formę. Do tej pory nie ma żadnego Pokémona regionalnego, który miałby preewolucję albo ewolucję, zawsze jest to pojedynczy Pokémon, po to, żeby po prostu nie zabierać ludziom z innych kontynentów zbyt wiele pustych miejsc w Pokédexie, przez to, że nie mogą go sobie złapać. Także tutaj wyjątkiem będzie Mr. Mime, któremu pojawi się nowa preewolucja Mime Junior, także nie jestem pewien, co w takiej sytuacji zrobi Niantic, czy zmieni nam regionalnego Pokemona w Europie, czy w związku z tym będziemy mieli dwa regionalne Pokemony w Europie, czyli Mr. Mime'a i Mime Juniora. Może do tego czasu Niantic po prostu doda również drugiego Pokemona regionalnego w innych kontynentach, tak żeby było sprawiedliwie. Tak czy inaczej, widziałem ostatnio taki artykuł na GoHubie. Według nich dwa Pokemony, które mają największą szansę zostać regionalnymi Pokemonami w trzeciej generacji, to Tropius oraz Lavdisk. Dlaczego oba te Pokemony mają dosyć niskie maksymalne CP, tak że ludzie nie byliby wkurzeni, że nie mogą ich sobie złapać? Po drugie, nie mają żadnych preewolucji ani ewolucji. No i Tropius byłby idealnym Pokemonem regionalnym do regionu tropikalnego i na podobnej zasadzie jak Corsola po prostu występowałby tylko w regionach tropikalnych, natomiast Lavdisk mógłby występować nad brzegiem morza albo nad brzegami ciepłych mórz. Chociaż nie wiem, jak tam biolodzy sobie uznają, które morza są ciepłe, a które nie. Pewnie wtedy Morze Śródziemne byłoby uznane za morze ciepłe i Lavdisk występowałby w Europie tylko na jej południu. Powiem wam, że dosyć nieprzyjemnie jest, kurczę, w tym parku, tak jakoś ciemno i troszkę gryzą komary, także może się przejdziemy w międzyczasie, jak będę odpowiadał na kolejne pytania. Mateusz pyta, co sądzisz o reworku gymów? Moim zdaniem rework gymów jest bardzo, bardzo na plus. Dużo fajniejsze są teraz walki w gymach niż były, bo na przykład ja byłem jedną z osób, które nigdy nie walczyły w gymach przed tym update'em, ponieważ moim zdaniem było to po prostu zbyt nudne, ponieważ zawsze walczyło się dokładnie tymi samymi Pokemonami przeciwko tym samym Pokemonom. Teraz jest dużo większa różnorodność, jest fajniej. Karol pyta, czy jest jakaś działająca mapka? Tak, Poke Pro z powrotem już działa, także można kupować sobie premium albo jak chcecie za darmo. To są również inne mapki, na przykład Poke Hunter. Dobra, tutaj jest trochę jaśniej i trochę ładniej. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych odgłosów kosiarek. Od Maksymiliana fajne pytanie, jakimi pokebolami będziemy łapać legendy? Tak naprawdę oczywiście nie wiemy tego, ale możemy się domyślać, że skoro grafiki Master Balla są już w grze i kod dotyczący Master Balla jest już w grze, to tak naprawdę Master Ball na pewno prędzej czy później pojawi się w grze. I do czego innego miałby służyć niż do łapania legendarnych pokemonów? Dobra, jednak zbyt blisko tutaj panowie koszą trawę. Idziemy jeszcze gdzieś indziej. Tak czy inaczej, podsumowując jeszcze raz, myślę, że będzie się łapało Pokémony legendarne Premier Ballami, ale będzie wyjątkowa możliwość również użycia Master Balla. Tak mi się coś wydaje, że tak właśnie będzie to wyglądało, ale oczywiście to jest tylko takie przewidywanie. Szymon pyta, czy kiedy wejdzie event z legendarnymi Pokémonami, to będzie więcej odcinków z rajdów? Na pewno, bo nie spocznę, dopóki nie złapię wszystkich legendarnych Pokémonów. A jeśli chodzi o te Pokémony z rajdów, to już dawno je wszystkie mam, także nie jest to jakiś taki szczególny cel dla mnie, żeby zdobyć te Pokémony, no bo już dawno mam je wszystkie i to po kilka sztuk z bardzo dobrym IV, z najlepszymi atakami, także troszkę nie mają celu dla mnie te rajdy, które są obecnie, poza oczywiście zdobywaniem Rare Candy i TM-ek. I tak jak mówię, jak tylko wejdą legendy na rajdach, co jest bardzo prawdopodobne, że tak to właśnie będzie wyglądało, no to wtedy będę chodził na rajdy tak długo, aż złapię po prostu wszystkie dostępne legendarne Pokémony. Nie ma innej opcji. Szymon pyta, czy możesz podać stronkę, na której można sprawdzić moveset Pokémona? Mogę, proszę, oto ta stronka, link jest w opisie. Igor, czy wypiszesz wszystkie dni eventów? Dobra, proszę bardzo, to są wszystkie dni eventów, link jest w opisie. Bardziej się opłaca robić ewolucję w Polirafa czy Politoada, pyta Laura. Polirafa, moveset walczący i używać go na Tyranitary. Hubert pyta, ile mam Pokemonów w Pokédexie? Wszystkie, jakie można mieć w Europie oprócz Anouna. Szymon pyta, czy wiadomo, kiedy mniej więcej wejdzie trzecia gena? Niestety, nie wiadomo. Wiadomo tyle, że Niantic zapowiedział jeden wielki update na każdy kwartał. W pierwszym kwartale była to druga gena, w tym kwartale, czyli druga.
drugim. Był to rework gymów i rajdy. Teraz tak naprawdę wraz z lipcem rozpoczął się już trzeci kwartał roku. Także w tym kwartale jeszcze w sumie nic nie było, który właśnie się zaczął, ale ten kwartał trwa do końca września. Także do tego czasu Niantic ma jeszcze czas, żeby wypuścić jakiś kolejny wielki update. I myślę, że ten kolejny wielki update to będzie właśnie trzecia generacja. Chyba że Niantic uzna, że legendy będą tym wielkim update'em na ten kwartał, no to wtedy trzecia generacja dopiero w czwartym kwartale roku, czyli październik, listopad albo grudzień. Bartek pyta, gdzie można spotkać Tyranitara? Na rajdach czterogwiazdkowych albo w Kalifornii. Najczęściej tam występuje, no bo biom pustynny. Mateusz pyta, jaki jest najłatwiejszy sposób na Stardusta? Już ci odpowiadam, Mateusz, taki. Zainwestować w to, wychodząc z domu, nawet na parę godzin, gdzieś tam cokolwiek robiąc, mieć włączonego Go Plusa i klikać, łapać jak najwięcej Pokemonów, słabych Pokemonów, po prostu przy pomocy Go Plusa, to będziesz miał dużo Stardustu. Kacper pyta, jak myślisz, jaki Pokemon z wszystkich generacji, nie licząc Legend i Slakinga, będzie najlepszy w grze pod względem CP? Odpowiedź wygląda następująco. Bartosz pyta, czy gdyby na live'ie zrespił się Unown, to byś poszedł? Myślę, że tak, ale tak naprawdę Unown już niedługo nie będzie problemem, bo będzie on na eventach europejskich Safari Zone, na które jadę, także już niedługo uzupełnię ten brakujący wpis w Pokédexie. Już nie jestem taki zajarany, zahypowany na to, żeby złapać Unowna, bo po prostu tak naprawdę jest to pewne praktycznie, że go złapię. Filip pyta, czy legendarne Pokémony pojawią się na Pokémon Go Fest? Moim zdaniem na ten moment jest to już praktycznie pewne, że tak. Zuzu, czyli Zuzia pyta, czy będzie można spotkać legendarne Pokémony na dziko, nie tylko w rajdach. Myślę, że nie. Myślę, że będą tylko i wyłącznie w rajdach. To by było dziwne, gdyby można było spotkać po prostu tak ni z gruchy, ni z pietruchy dzikiego Mewtwo. Jak myślicie? Myślę, że to by było troszkę bez sensu. Dobra, zmieńmy trochę kadr, bo ten już jest nudny. O, tutaj będzie idealnie. Nie róbcie takich rzeczy, jeśli nie macie skończonych 18 lat. No właśnie, także wracając do tych regionalnych Pokémonów na Safari Zone, tak naprawdę na obrazku jest tylko Kangaskhan, tak? Więc jedyne, czego jesteśmy pewni praktycznie na 99%, to jest to, że będzie tam Kangaskhan, ale co z innymi regionalnymi Pokémonami? Nie ma chyba sensu spekulować na ten moment. Kuba pyta, z jakiego złapanego Pokémona najbardziej się ucieszyłem. Oczywiście był to Heracross, bo kosztowało mnie to najwięcej wysiłku, żeby dotrzeć w ogóle do Brazylii i żeby go złapać. Eryk pyta, dlaczego Niantic nie zrobił jakiegoś na przykład innego kroku, żeby zdobyć Unowna? Na przykład zbierać kilka kawałków tego Pokemona. Może Niantic chce, żeby Unown był takim właśnie bardzo, bardzo rzadkim Pokemonem, który ma szansę na spotkanie 1 do miliona. No bo w ten sposób ten Pokemon staje się taką trochę żywą legendą, chociaż to oczywiście nie jest Pokemon legendarny, ale to właśnie dzięki temu, że jest tak rzadki, ludzie w ogóle interesują się tym Pokemonem i bardzo im na nim zależy. Także moim zdaniem rzeczywiście jest to trochę niesprawiedliwe, że nie ma żadnego sposobu na zdobycie Unowna dla osób, które nie korzystają ze skanerów i nie posiadają samochodu. Niantic robi eventy dla takich osób, żeby mogły zdobyć tego Unowna, ale znowu, nie wszyscy pojadą na te eventy i tak naprawdę bardzo duża część graczy jest całkowicie wykluczona ze złapania Unowna, a z drugiej strony boterzy, fake GPS-y i ludzie, którzy mieszkają w dużym mieście, jeżdżą po nim samochodem z otwartym skanerem, mapką. To są trzy grupy ludzi, dla których zdobycie tego Pokemona jest bardzo, bardzo łatwe. Także rozumiem twój pogląd, że powinien być jakiś sposób na zdobycie Unowna poprzez po prostu ciężką pracę, czyli na przykład zbieranie kawałków, przejście 200 km na jeden kawałek i tak dalej. Jakieś tego typu rzeczy, ale niestety nie ma takiego sposobu i prawdopodobnie nie będzie. Katarzyna pyta, co zrobisz, jak będziesz miał wszystkie Pokemony, czy dalej będziesz grał? W sumie w tym momencie mam wszystkie Pokemony, które da się zdobyć tutaj na tym kontynencie i jak widać dalej gram. Pomimo, że już tak naprawdę będąc tutaj w Europie, nie ma żadnego Pokemona, którego mogę sobie jeszcze uzupełnić w Pokédexie. Bo oczywiście tak naprawdę zawsze będą nowe Pokemony do złapania w przyszłości, no bo będą wchodzić kolejne generacje, nawet jak się skończy wszystkie obecne 7 generacji, to do tego czasu Pokémon Company stworzy 8. generację Pokemonów. I potem pojawi się 8., 9. i kolejne generacje w Pokemonach. Tak naprawdę ta gra nigdy się nie skończy. Krystian pyta, Kuszy, czy zainstalujesz fake GPS i będziesz łapał Pokemony, widzę, od 5 zł na live'ie. Myślę, Krystian, że to nie było najmądrzejsze pytanie. Raczej nie, już jest jeden pan, który to robi na polskim YouTubie, także nie potrzeba drugiej takiej osoby. Piotrek pyta, jeśli widzę, że w okienku pisze, że jest 8 rajdów, to jak zobaczyć pozostałe 2? Nie da się, albo po prostu iść w jakimś kierunku i wtedy część rajdów zniknie, a na ich miejsce pojawią się inne, także jest limit rajdów, które są w okienku wyświetlane i nic na to nie poradzisz. Adaś Brzeziński, czy w Pokémon GO będą centra Pokémon? I co ciekawe, sam Niantic, sam John Henke, prezes Nianticu, mówił, że tak, będą, ale mówił to już pół roku temu i nawet nie było zapowiedzi oficjalnej ze strony Nianticu, że pracują nad tym, także możliwe, że porzucili ten pomysł albo przełożyli stworzenie tych centrów Pokémon w grze na jakiś późniejszy termin, teraz mają inne priorytety. Ale oczywiście centra Pokémon moim zdaniem byłyby bardzo fajne, po prostu niektóre Pokestopy działałyby jako centra Pokémon, tylko nie mogłoby ich być zbyt dużo, no bo wtedy byłoby zbyt łatwo, po prostu byś tam przychodził i leczył swoje Pokémony. Ewentualnie powinien być jakiś limit i na przykład, powiedzmy, limit powinien wynosić, że maksymalnie możesz wyleczyć do 6 Pokémonów dziennie.
bo gdyby nie było żadnego limitu, no to wtedy wszystkie podjonki i revive'y przestałyby zupełnie być potrzebne. Ugarzek, Siemka Kuszy, jak myślisz, czy będzie zmiana bossów na rajdach? Myślę, że tak, myślę, że jest to praktycznie pewne. Prędzej czy później taka zmiana bossów będzie. Igor zadał w sumie bardzo, bardzo fajne pytanie. Twoje ulubione miasto, gdzie byłeś i złapałeś najlepsze pokemony? I takim miastem chyba był Rzym. Tak mi się wydaje, że w Rzymie złapałem najwięcej rzadkich pokemonów. Tam po prostu, będąc w okolicach Koloseum, non-stop idąc ulicą, spotykasz po kilka rzadkich pokemonów naraz. A będąc tutaj w Polsce, w Szczecinie, czy w jakimkolwiek innym polskim mieście, idziesz i cały czas PJ, Rattaty, Natu i tak dalej. Troszkę jest to niesprawiedliwe, ale tak już wygląda ta gra, także trzeba się z tym pogodzić. Tak czy inaczej, na pewno Rzym był fajny, Barcelona była fajna, Rio de Janeiro, jedno z najlepszych miast oczywiście, jeśli nie najlepsze, w jakim byłem, jeśli chodzi o pokemony. Czekajcie, będzie pociąg. Ten pociąg był trochę długi. Tak czy inaczej chciałem powiedzieć, że nadmorskie miejscowości, typu jakieś tam Międzyzdroje, Sopot, coś takiego, jak pójdziecie na molo, na samym końcu molo, zawsze będą jakieś rzadkie, fajne pokemony, a do tego na plażach bardzo często są Dratini, Dragonery, rzadko, ale czasem też Dragonite'y, także nadmorskie miejscowości w Polsce też są naprawdę, naprawdę fajne, jeśli chodzi o Pokémon Go. Także taka jest odpowiedź na to pytanie. Kuban Nycz pyta, jaki według ciebie jest najtrudniejszy rajd? Ten, na który nie masz odpowiednio dużej ekipy, no bo tak naprawdę każdy rajd możesz łatwo rozwalić, bez najmniejszego problemu, jeśli masz odpowiednio dużą ekipę. Bez ekipy każdy rajd staje się trudny, 3 i 4 gwiazdkowy. Samemu po prostu bardzo ciężko jest je zrobić. Jak długo twoim zdaniem będzie jeszcze popularne Pokémon Go, pyta Patryk. Myślę, że co najmniej parę lat. 5, może więcej. W ogóle to jeszcze raz powtarzam, jeśli nie macie skończonych 18 lat, to nigdy przenigdy nie stawajcie koło torów, nie bawcie się koło torów i tak dalej, naprawdę. Znam bardzo dobrze to miejsce, jestem dorosły i wiem co robię, także po prostu nie bawcie się na torach, żeby nie było, że nie mówiłem. O, to jest fajne pytanie. Czy można jeszcze złapać shiny Magikarpia? Tak, można. Nawet jako bossa na rajdach Magikarpia można złapać w formie shiny, natomiast dalej jest to bardzo, bardzo rzadkie i dalej nigdy mi się to nie przytrafiło. Pytanie od Karola. Czym się różni shiny Magikarp od zwykłego? Niczym, tylko kolorem. Jest trochę mitów na temat shiny Pokémonów, na przykład dużo osób powtarza, że shiny pokemony mają lepsze IV, lepsze statystyki, lepsze cokolwiek. Nie, shiny pokemony nie są lepsze w niczym w Pokémon Go. Radek pyta, czy zrobię odcinek z prograczami z Valoru. Powiem tak, Radku. Jest już jeden youtuber w Polsce, który robi takie odcinki i ja nie chcę tego kopiować, bo moim zdaniem takie odcinki są nudne. No bo tak naprawdę fajnie, że ktoś bił na przykład 40 level w Pokémon Go. No bo cieszę się oczywiście, że są osoby, które poświęcają tak dużo swojego wolnego czasu, granie po wiele godzin, 8, 10 i tak dalej godzin dziennie. Ale tak naprawdę w sumie nie ma w tym fakcie nic jakiegoś szczególnie ciekawego. No są takie osoby i fajnie, że są. Tyle. Moim zdaniem nie jest to jakiś super ciekawy materiał na film. Każdy może mieć jakąś inną opinię na ten temat. Tak czy inaczej moja opinia jest właśnie taka. Damian pyta, czy będzie nowy team. W ogóle Damian, szczerze mówiąc, moim zdaniem to by było naprawdę, naprawdę fajne. Także masz fajny pomysł, żeby powstał nowy team w Pokémon Go. Nic nie zapowiada, żeby coś takiego miało mieć miejsce. Raczej tego nie będzie, ale moim zdaniem to jest fajny pomysł, żeby podesłać go Niantic'owi. Moim zdaniem powinno być coś takiego, że powinny być takie czasowe eventy, że na przykład tymczasowo część osób może przejść do nowego teamu, Team Rocket. Wtedy po prostu Team Rocket kontra 3 pozostałe teamy walczą przeciwko sobie na czas trwania tego eventu. To byłyby naprawdę fajne, ciekawe eventy. Także na pewno jest to fajny pomysł do podesłania na Niantic'owi. Jeśli ktoś ma do nich jakiś dobry kontakt, to wyślijcie im taki pomysł, proszę was. Wiktoria pyta, czy jadę na Safari Zoo. Pewnie chodziło o Safari Zone. Tak, jadę na 2 pośród tych 3 eventów, także będę definitywnie tam i będę nagrywał, chociaż słyszałem, Trigon Dime mówił na swoim filmie, że podobno nie można nagrywać. Tam jest wbrew regulaminowi centrum handlowego nagrywanie w środku, ale ja nie nagram. Ja będę miał swoje sposoby na nagrywanie w środku na pewno, także oczywiście, że nagram z tego odcinki. Nawet jeśli bym nie miała ochrona stamtąd wynieść, no to trudno, najwyżej mnie wyniosą. Adrian pyta, dlaczego na wsiach nie ma pokemonów? Adrian, twoje pytanie jest wbrew pozorom bardzo dobrym pytaniem, ponieważ jest ono bardziej złożone niż część osób myśli. Otóż po prostu częstotliwość oraz rzadkość respionych pokemonów zależy od ilości transmisji danych komórkowych w danym obszarze. Wiem, że to brzmi dosyć skomplikowanie dla niektórych, ale chodzi po prostu o to, czy w danym obszarze dużo osób używa telefonów komórkowych. Także na wsiach, jako że jest małe zagęszczenie ludności, to jest mała transmisja danych komórkowych, więc mało pokemonów. Dlaczego Niantic zdecydował się zrobić coś takiego? Z bardzo prostego powodu. Dokładnie tak działało to w poprzedniej grze, czyli Ingresie. W Ingresie miało to sens fabularny, ponieważ tam chodziło o to, że ludzie emitują z siebie jakieś fale czy coś tam i po prostu tam, gdzie jest więcej ludzi, tam jest więcej rezonatorów. W Pokémon Go nie do końca ma to sens, że tam, gdzie jest więcej ludzi, tam jest więcej pokemonów, ale po prostu Niantic był leniwy i skopiowali wszystko to, co mogli z Ingresu do Pokémon Go, także tak to wygląda. Moim zdaniem Niantic powinien zwiększyć
drastycznie respy na wsiach, w parkach i tak dalej. I już raz Niantic to zrobił. Kiedyś były jeszcze mniejsze takie respy. Obecnie są większe niż były kiedyś, natomiast dalej są dosyć niskie. Także moim zdaniem powinni je jeszcze podkręcić o jakieś 200-300% i wtedy byłoby dobrze. Jedzie kolejny pociąg, uwaga, sorry. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Magda pyta, jak myślisz, czy fajnie by było, żeby wprowadzili opcję sprzedawania itemków za pokecoiny i odwrotnie? Uważam, że to jest świetny pomysł. Niekoniecznie musiałyby to być pokecoiny, mogłaby być jakaś osobna waluta. Powinni przede wszystkim wprowadzić obok centrów Pokémon, sklepy Pokémon, pokemarkety, tak jak w prawdziwych grach Pokémon oryginalnych, tych na konsole Nintendo. Są po prostu takie miejsca, gdzie można kupować potionki, pokebole. Myślę, że po prostu powinien być taki rodzaj handlu w Pokémon Go, żeby nie wywalać tak po prostu tych przedmiotów, które są nam zbędne, bo tak naprawdę troszkę ich szkoda w ten sposób marnować, żeby można było je sprzedać, a potem za zarobioną walutę, jakakolwiek waluta by to nie była, żeby można było za nią sobie kupić jakieś inne przedmioty. Byłoby to naprawdę fajne, ale Niantic na ten moment nic takiego nie planuje, a jeśli planuje, to nic o tym nie wiemy. Dobra, wystarczy dzisiaj tych pytanek na Q&A. Myślę, że już za długo stoję na tych torach. Można powiedzieć, że kolejarze mnie nienawidzą, także idę stąd. Zostawcie koniecznie łapę w górę. Jeśli podoba wam się taki filmik, jeśli podoba wam się odpowiadanie na pytania widzów, to może będę częściej robił takie Q&A'e z Pokémon Go. Bo zauważyłem, że naprawdę dużo osób ma do mnie dużo pytań i to jest dobra forma, żeby odpowiadać na wszystkie te pytania, tak czy inaczej. Ja tutaj próbuję zejść z tej bardzo stromej górki, a wy trzymajcie się, na razie, cześć!